tutaj jesteśmy w tym miejscu od 25 lat. Króluje tu Matka Boża, a my przy niej czuwamy. My jesteśmy Instytutem Świeckim, żyjemy według rad ewangelicznych, pozostajemy w świecie, nie mamy żadnych habitów, nie wyróżniamy się niczym wśród świata od innych kobiet, ewentualnie żyjemy może, może stylem życia trochę, taką trochę może skromnością. Ale pozostajemy w swoich zawodach, pracujemy, pozostajemy w swoich rodzinach i tam apostołujemy, a przede wszystkim poświęcamy się Panu Bogu Jezusowi, który jest naszym oblubieńcem i żyjemy według rad ewangelicznych posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Sanktuarium jest otwarte od rana do wieczora. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Sanktuarium nie jest naszą własnością. Sanktuarium jest własnością, można powiedzieć, no, kościoła. Kościoła powszechnego, kościoła gliwickiego. Nie tylko parafian i nie tylko pielgrzymów z naszej diecezji. Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszego domu matki. Takich sanktuariów w Polsce mamy 6, wszystkie są jednakowo wyposażone. Nasze jest specyficzne, jest poświęcone Matce Bożej, Matce i Królowej Jedności. O tym świadczy kamień węgielny, gdzie w tym krzyżu jedności jest odłamek muru berlińskiego jako symbol tego rozłamu, a teraz już tej jedności.